Raz jeszcze witam Państwa w Saloniku Politycznym. Rozmawiamy razem z Tadeuszem Płużańskim, Stanisławem Janeckim i Łukaszem Warzechą o nieoczekiwanej roli, w której wystąpił prezydent Komorowski. W Wolsie, można powiedzieć, w sprawie, o której sam twierdził, czego mu nie mogę zapomnieć i darować, że jest najboleściwiej prosta. No po prostu pilot chciał lądować za wszelką cenę, przywalił w tę brzozę i nie ma co badać, nie ma co zbierać tych szczątków, nie ma po co, skoro on sam jako prezydent wie, że to jest najboleściwiej proste, to po co w ogóle do tej sprawy wracać? Właściwie, jeśli to jest takie banalnie proste, to po co to upamiętnić? Jeżeli to jest taka prozaiczna historia, to w ogóle nie ma sensu budować pomnika. Po co to śledztwo ciągle? Dialektyka. Panowie nie pamiętają, cała ta prezydentura jest zbudowana na kontrapunkcie. To znaczy, jak chcę upamiętniać bolszewików, którzy chcieli nas tu wymordować w 20 roku w Osowie, no potem jest opór społeczny, to potem musi to zrównoważyć żołnierzami niezłomnymi. Tak, to potem niby patronuje I szukaj, jak albo chciał likwidować... Czołg Renault z 1920 roku nam pokaże pan prezydent. I nawiązuje do takich rzeczy. Jeszcze fajniejsze rzeczy ma pokazać. A to przyjmie jakiegoś jeszcze żyjącego, nie przedwojennego w sensie, bo już tacy nie żyją, ale którzy są tam byli oficerami przed wojną i jakąś legendę wokół tego buduje, no to jest takie stanie krakiem po prostu na dwóch tradycjach. To znaczy, co się wydaje zupełnie nie do pogodzenia, no bo pełno wokół Bronisława Komorowskiego i na jego zapleczu jest ludzi z wojskowych służb, najgorszej części PRL-u, a jednocześnie sporo jest ludzi Solidarności, tych lewicowych wprawdzie, i sporo jest gestów wobec na przykład żołnierzy wyklętych. I ja się zastanawiam, kogo tu się oszukuje i komu się robi pewnego typu niedozwolony zabieg etyczny. No ja bo jeśli moment, ja można jedno... Jeżeli pozwolicie, że jednak, coś mi tu zgrzyta. Jednak ja bym miał do tego stosunek czysto pragmatyczny. To znaczy, oczywiście my możemy się zastanawiać, o co chodzi Komorowskiemu, wiemy, na czym ta gra polega, to jest dosyć przejrzyste, ale ja jestem za tym, żeby tego typu działania Komorowskiego wykorzystywać. To znaczy, jeżeli on mówi, że ma być pomnik, bardzo dobrze, niech będzie pomnik, ponieważ stare, mądre przysłowie polskie mówi dłużej klasztora niż przeora. Nie będzie Komorowskiego, a pomnik będzie stał, byleby był godny i w dobrym miejscu. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, oczywiście Komorowski realizuje swoje cele, ale trzeba to też wykorzystywać. Bardzo dobrze, że ci ludzie są honorowani. No, wolałbym, żeby to było, żeby inny prezydent ich honorował, ale to jest w końcu prezydent Rzeczpospolitej. Ale takiego mamy. Całkowicie się zgadzam, Łukaszu, bo tutaj rzeczywiście i takie jest podejście też Fundacji Łączka, którą przy okazji reprezentuję, żeby po prostu zmusić tu i teraz tych sprawujących władzę, czyli rząd i prezydenta również do pewnych działań. Jeżeli oni się deklarują jako tacy, prawda, miłośnicy, zwolennicy tradycji żołnierzy niezłomnych, proszę bardzo, to my tylko na tym... Niech pokażą, prawda? Bardzo my dobrze. Tylko na tym skorzystamy. Wracając jeszcze do tego, co mówił Staszek, rzeczywiście ta polityka kontrapunktu jest obecna bardzo, bardzo mocno w Pałacu Prezydenckim, ale myślę, że to jest charakterystyczne w ogóle dla Polski polityki III Rzeczpospolitej. Zobaczmy wspomnianego ministra Siemoniaka, który z jednej strony asystę honorową przyznaje Różyckiemu, z drugiej odwołuje ludzi w Koszalinie odpowiedzialnych za hołdowanie mordercy. Zobaczmy prezydenta Rafała Dudkiewicza, który z jednej strony odsłania pomnik rotmistrza Pileckiego, z drugiej strony ciepło wita i przytula się i robi shake hands z Zygmuntem Baumanem. To jest po prostu pewien standard, to jest po prostu schizofrenia tego po okrągło stołowego państwa, prawda? To państwo jest rozdarte między tradycję postperelowską i tradycję II Rzeczypospolitej, do której by chciało nawiązywać, ale boi się. No, boi się, bo ci z PRL-u niestety są cały czas wpływowi rozmawiali. No dobrze, cokolwiek sądzimy o tej strategii wyborczej prezydenta Komorowskiego, która jest być zarazem wszystkim, czyli zbierać głosy i tych, którzy, przepraszam za to słowo, szczali do zniczy na krakowskim przedmieściu i tych, którzy te znicze stawiali, to jest jakaś strategia wyborcza. A to było, tak, mówiąc, przepraszam, w spocie przecież, bo kiedy mnie pytają, skąd jestem,
odpowiadam, jak to było? Z całej Polski. Właśnie. Ze wszystkich jestem, zewsząd i z lewa i z prawa. Nawiasem mówiąc, ja Państwu polecam wywiad z pracownikiem Straży Miejskiej, który został zwolniony za to, że odmówił sprzątania zniczy, a kiedy sąd go kazał przywrócić pani Gronkiewicz-Waltz do pracy, to został znowu zwolniony za to, że mówiąc o tym, że zwolnili go za to sprzątanie zniczy, wykazał się nielojalnością wobec swoich służb, ponieważ to było takie polecenie dyskretne, a on je rozgadał. To jest na naszej stronie internetowej, ale wracam do wątku właśnie kampanii z całej Polski, której mam wrażenie, że odpowiedzią jest taka: a wy, opozycja, skąd jesteście, a my znikąd? Bo z całej Polski jest prezydent Komorowski, a nie, przem, ja teraz dużo jeżdżę po Polsce i mam takie wrażenie, że w każdym mieście polskim jest Warszawa. To znaczy, jak pytam miejscowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle miejscowych pytam, a kto tu u was skandyduje na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Mówią, no taki tam tu pada nazwisko. To taki porządny człowiek jest, tylko kurczę, jego tutaj nikt nie zna i nie ma żadnej kampanii wyborczej, więc nie wiem, jak to będzie. Rzeczywiście mniej więcej tak, jak to wygląda w Warszawie. Ja parę dni temu sprawdziłem, jak wygląda strona wybierzpis.org.pl i na tej stronie można było zobaczyć licznik, który pokazywał, ile zostało dni do wyborów, oraz komunikat strona w budowie. No, potem co prawda ludzie z PiS tłumaczyli, że to wynika z tego, że oni tam mają gotową stronę, ale muszą mieć jakieś pliki przekazane przez PKW po potwierdzeniu rejestracji, dopiero wtedy mogą zastać te pliki na tę stronę. No, to jest trochę dziwne tłumaczenie, bo nawet jak się tego nie ma, to na tej stronie jednak coś można umieścić, prawda? No, są jacyś kandydaci wcześniej, którzy zostali już zgłoszeni do PKW, jest jakiś program, jak rozumiem, dla Polski, no chyba, że go nie ma. Na przykład Krzyżówki, bo wisi w innym miejscu. Ale jak ktoś słusznie zauważył, ponieważ ten licznik pokazywał dni, godziny, minuty oraz sekundy, które cały czas się przewijały, więc nie można było zarzucić, że strona nie jest aktualizowana, bo aktualizowała się dokładnie co sekundę. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię w Warszawie, no to rzeczywiście jest tak, że Jacek Sasin, który jest osobą bardzo zacną i robi co może, z tym, że robi sam co może. Takie wrażenie można przynajmniej odnieść, jak się na niego patrzy. No, poniesie klęskę, o ile nie wejdzie do drugiej tury. I to będzie klęska oczywiście całego PiS-u. Ja, patrząc na to, jak wygląda ta właściwie nie kampania, nie kreseczka kampania Prawa i Sprawiedliwości w stolicy, mam wrażenie, że tak się może stać. To znaczy, może się stać tak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wygra w pierwszej turze, a jest jeszcze pytanie o to, jaka będzie kolejność za Hanną Gronkiewicz-Waltz. Jacek Sasin to, co robi, co wydzielę wymyślił, ochotę z Warszawy wtedy. Jacek Sasin to, co robi i co wymyślił, czyli przede wszystkim ten dosyć ciekawy pomysł, bardzo rewolucyjny, darmowej komunikacji publicznej pod pewnymi oczywiście warunkami, no to są wszystko jego pomysły, które on z jakimiś swoimi prywatnymi asystentami opracował. I mnie to wygląda da trochę niepoważnie, bo to jest najważniejszy samorządowy wyścig w Polsce, na który wszyscy będą patrzeć. I zero wsparcia. I na rzecz Sasina powinien pracować po prostu sztab ludzi, którzy powinni na bieżąco przygotowywać materiały, dokumenty, analizy, przypominać wszystkie obietnice HGW i on powinien mieć kalendarz zapełniony co do minuty już w tym momencie. No a to wygląda, no mówiąc delikatnie, bardzo po amatorsku. No i istnieje zagrożenie, że drugie miejsce zajmie Sebastian Wierzbicki z SLD. Ja kiedyś miałem nieprzyjemność debatowania z tym kandydatem na Uniwersytecie Warszawskim. Młodzież nas zaprosiła. Taki ring, prawda? Prawy do lewego, lewy do prawego. I właściwie niczego się nie dowiedziałem, jaki ten pan ma program. Oprócz tego, że nie jest żadnym socjalistą, tylko jest po prostu komunistą. Chroni tych wszystkich, prawda, aparat trzyków właśnie komunistycznych generałów. Jedyne, co ma do zaproponowania, to jest jedyny program dla Polski, to jest właśnie Patrzmy w przyszłość, zapożyczony od prezydenta Kwaśniewskiego. Patrzmy w przyszłość i budujmy pomniki utrwalaczom PRL-u. Nie niszmy, tylko budujmy, ale też oczywiście utrwalaczom PRL-u. Jest to naprawdę, jak się panowie przyjrzą, bardzo ciekawy kandydat. Czego się spodziewać po SLD, które już właśnie straciło wszystkie
hasła poza tym, że o właśnie jak się minister Siemoniak komunistycznych generałów powiedział, żeby nie, na tych wojskowych kwaterach nie chować, no to SLD jedyny głos jest w stanie z siebie wydać, no bo na jaki temat może coś powiedzieć. A jeśli chodzi o Sasina, jeszcze słówko tylko, to rzeczywiście kandydat wydaje się dobry. Natomiast podstawowym błędem tej kampanii, czyli braku, jak Łukasz celnie zauważył, jest to, że trzeba było kandydata jednak mało znanego opinii publicznej, mało znanego warszawiakom, lansować rok temu, a nie teraz. Ale to możemy o wszystkim, ale nie mówmy tylko o Warszawie. Formalnie poszły takie dane, że PiS zarejestrował ponad 33 tysiące kandydatów, czym pobił na głowę drugi PSL, tam 22 tysiące, a Platforma trzecia 18 tysięcy. Tylko to nam nic nie mówi. Ja mam się nie mierzy liczbą kandydatów. Ja generalnie mam wrażenie, że w tych kluczowych miejscach, znaczy duże miasta, że PiS jakby pogodził się z tym, że przegra duże miasta. Nie wiem dlaczego. To Lech Kaczyński mógł wygrać w Warszawie, a wygrał, odwołując się do takiej samej struktury społecznej, tylko był trochę innym kandydatem jednak. I od Jacka Sasina i od wszystkich do wyobrażenia kandydatów, łącznie z elektoratem inteligenckim, typowo warszawskim, takim zasiedziałym, no, i tak dalej. Nie przesadzałbym z tą inteligencją w Warszawie, to jest taki mit pewien. No może. No przynajmniej formalnie jest tu dużo ludzi wykształconych. Budżetówka, powiedzmy. Tak, tak. Raczej mówmy o budżetówce. No ale jeśli już mamy tę strukturę społeczną, no to sobie typujemy. Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, kto chodzi na wybory i kogo z tych, którzy chodzą, przeciągnąć na swoją stronę i kogo z tych, którzy nie chodzą, ale nie są obojętni zupełnie wobec polityki, zachęcić do pójścia na te wybory. Wydaje mi się, że nikt tego nie robi, że jest po prostu takie przekonanie, że działa szyld. I to przekonanie jest nie tylko po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że szyld partii wystarcza za wszystko, w tym za poszczególnych kandydatów, ale także po stronie partii rządzącej, czyli Platformy. Bo na czym polega kampania Platformy Obywatelskiej? Polega na tym, że pani premier Ewa Kopacz występuje w reklamówkach nadawanych we wszystkich telewizjach, w którym mówi, jak wszystkie miejscowości od niej, jako premiera, dostaną pieniądze europejskie plus jeszcze jakieś pieniądze. I to jest cała kampania po prostu. Słuchajcie, wy tam w Rzeszowie, wy tam w Białej Jaśle i tak dalej. Jeszcze odwiedziła pani premier Sery w mleczarni i parę takich miejsc. Wy wszyscy dostaniecie tę kasę i na tym w gruncie rzeczy polega kampania. Opozycja nie ma oczywiście takiego argumentu jak to, że my wam damy kasę, bo my jej nie mamy. Natomiast, jeszcze tylko kończę, opozycja ma jeden atut, gdyby go chciała wykorzystać. Przecież bogactwo tych regionów i ich specyfika nie powstaje ze środków unijnych. One unowocześniają infrastrukturę, zgoda. Nie ma co do tego dwóch zdań. Natomiast bogactwo powstaje na podstawie kapitału lokalnego, jakbyśmy go nie definiowali, i dosłownie, i kapitału społecznego, i wszystkiego tego, co jest tam oryginalne. I moim zdaniem to powinno być sedno kampanii, a nie takie opowiadanie, co nam centrum zrobi. Tę rozmowę gdzieś tam się powinno odbyć rok temu w sztabach kampanii. To znaczy, mam wrażenie, że rzeczywiście obie partie się o miasta nie starają, bo z kolei Platforma dała się przekonać socjologom czy tym sondażystom, że te duże miasta lecą przez zasiedzenie po prostu. Kto tam rządzi, ale to tam będzie prawda. Rządził piątą, dziesiątą. To jest w dużej mierze prawda, bo zawsze kandydat, który startuje będąc na urzędzie, to zresztą nie tylko w wyborach samorządowych, ma oczywistą przewagę nad tym, który próbuje go z tego stolca zrzucić, i dlatego właśnie ten, który próbuje tego dokonać, powinien mieć tym lepiej przygotowaną kampanię, tym intensywniejszą i tym wcześniej rozpoczętą. Ja myślę, że jedyną możliwością rozwiązania tego problemu jest po prostu prowadzenie kadencyjności, i to dwie kadencje i koniec po prostu. Wtedy przynajmniej nie mamy musiały. Korupcji, nie mamy tych całych układów lokalnych, przynajmniej w ograniczonym zakresie. Zróbmy z tego optymistyczną puentę do naszej dzisiejszej rozmowy, do kwestii wyborów samorządowych i kolejnych nadchodzących. Będziemy wracać jeszcze wielokrotnie w Saloniku Politycznym, a na dzisiaj to już wszystko. Państwa gośćmi i moimi byli Tadeusz Płużański, Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha.